Wariant Delta zdominował inne mutacje koronawirusa. Szczepionki chronią także przed tą odmianą. Jednak chętnych jest coraz mniej. Od ilości szczepień zależy przebieg czwartej fali, mówił w Polskim Radiu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Obecnie wariantem Delta w Polsce zakażonych jest niespełna 250 osób. Nie jest to zatem duża liczba. Jednak wariant ten rozprzestrzenia się zdecydowanie szybciej. Widać to na przykładzie krajów Europy Zachodniej, gdzie obecnie znaczna większość nowych zakażeń wywołana jest deltą. Szczepionki zabezpieczają nas także przed tym wariantem, podkreślał dziś na antenie Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli nawet zachorujemy, podkreślam, po dwóch dawkach oczywiście, czyli jesteśmy już w pełni zabezpieczeni, to ten przebieg zakażenia jest zdecydowanie bardzo łagodny. To są jakieś bóle mięśniowe, bóle głowy, niewielkie podwyższenie gorączki. Po zaszczepieniu istnieje prawdopodobieństwo, że zarazimy się ponownie. Jednak szczepionka chroni nas przed ciężkim przebiegiem. Dodatkowo większość osób zaszczepionych nie transmituje wirusa. Najnowsze dane resortu zdrowia mówią o prawie 17 milionach w pełni zaszczepionych Polaków. To pokazuje, że znacznie spadła liczba chętnych do szczepienia. Szczepionki są jedyną nadzieją na to, że czwarta fala nie będzie tak śmiercionośna jak poprzednie. Od szczepień zależy także, jak będzie wyglądała rzeczywistość na jesieni. Przede wszystkim to, czy dzieci będą uczyć się w trybie stacjonarnym. No wszystko wskazuje na to, że odbędzie się to bez przeszkód, aczkolwiek no też mamy przygotowane kolejne warianty na wypadek, jeżeli sytuacja epidemiczna się będzie zmieniała, ale myślę, że tutaj powinniśmy być w miarę spokojni. Dzieci powinny 1 września wrócić do szkół. Obecnie w Polsce dzieci od 12 roku życia mogą przyjąć szczepionkę Pfizer. Akcje szczepień mają być organizowane także w szkołach, zapowiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.